Nie mam roboty, nie mam pieniędzy. Partnerem koncertu są Molo Resort oraz Beskidzkie. Przekąski Beskidzkie. Radość z chrupania. Napisz hopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i grą, tym oklaskają i lubią go na koncie. Jakoś pod samą niekiedy. Napisz hopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Niech się pośmieją. Od tego utworu 13 lat temu na tej samej scenie rozpoczął się benefis znanego nie tylko na Śląsku zespołu Edmans. Dzisiaj przed wami jeden z Edmansów. Autor tekstów, kompozytor, wokalista i gitarzysta Edek Sikora. Pośpiewamy na początek. Da ra 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 ra. Da ra 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 ra. Da ra 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 ra. Moi kochani, witam przede wszystkim kochaną publiczność, bo bez was nic nie ma sensu. To wszystko, co robimy, poczynając od zespołu, poprzez całą obsługę i tych wszystkich z radia, z telewizji, którzy grają te moje kawałki. Dziękujemy wam za wszystko. Dzisiejszy koncert jest poświęcony wam. Ja tam przy okazji jestem. Moi drodzy, przez te lata udało mi się napisać kilkaset piosenek, muzyka, tekst. Jedne były smutniejsze, inne takie obojętne. Jedne udane, drugie mniej udane. Były smutne, wesołe. I właśnie chciałem się z wami tak podzielić, nie mówcie nikomu, że najgorzej to się pisze te wesołe piosenki. Najgorzej. Zrobić dobrą komedię, coś, żeby ludzie się uśmiechnęli, odprężyli, to jest najciężej. Bo wywołać łzy, no to co, wystarczy pokazać mu rachunek. I proste, tekst, tam parę cyferek, wszyscy płaczą. Także moi kochani, piosenka na ten temat o mękach pisania wesołych piosenek. Coś wesołego. Nie mam roboty, nie mam pieniędzy. Szlagiery pisza, żeby wyjść z nędzy. Składam do kupy słowa i dźwięki. Najciężej pisać wesołe piosenki. Pisać wesołe piosenki. Dzwonili do mnie z firmy płytowej. Dorzek im sprzedał szlagry gotowe, że nie zapłacą, nie mają z czego. Kozali pisać coś wesołego, pisać coś wesołego. Napisz hopie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś forca mu. Adwokat drogi, nie ma tańszego. Trzeba napisać coś wesołego. Pisać coś wesołego. W ciemnej ulicy bandzior mnie dorwał. Zegarek zebrał, pieniądze porwał. Jak mnie już skopał i złą ręka, to będzie napisz wesoło piosenka. Napisz wesoło piosenka. Napisz hopie coś wesołego.
Modusz robota kopie i grzebie nawet w sobota. Jak mnie zobaczył, noc wytarł w rękach i go to napisz, wesoło piosenka, napisz wesoło piosenka. Napisz hopie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego, bo kto wesoło śpiewa i gro, tym oklaskają. Jakoś forsamą napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego, bo to wesoło śpiewo i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie, jakoś forsamą i na koncie, jakoś forsamą i na koncie, jakoś forsamą. No. Witamy bardzo serdecznie. A ja już tu był, nie? Dzień dobry. Sebastian Mierzwa. Magdalena Naglik, a jakby ktoś wywolał, to Magda. Znocie. Poznowocie. Ja się cieszę, pierwszy raz mi kogoś fajnego do prowadzenia dali, nie? To się okaże. Znaczy się... No właśnie. A ja? No nie, właśnie, ty jest wybitnie fajnie. No. Zapomniałeś o naszym solenizancie i najważniejszej osobie dzisiaj. Jeszcze raz, gromkie brawa, Edziu Sikor. Tańczy, pisze, recytuje, proszę bardzo. Człowiek orkiestra. Słuchajcie, ja teraz, bo my się umówili, że dzisiaj będzie dużo muzyki, mało gadania. Ja nawet chciał zatrudnić głuchoniemego konferansjera. Ale godo, że go ręce bolą, ma tam jakoś angina czy coś. Angina rąk miał. Tak, albo rwa kulszowo w plecach, nie pamiętam. W każdym razie, żeby te tempo utrzymać, jeśli pozwolicie, to teraz zaproszę takiego jednego synka. To jest taki synek, obojętnie co by się działo, on ma zawsze poczucie humoru, on jest na luzie. I ja przez jakiś czas, że z nim współpracował, robiliśmy taki zespół, się nazywał M-Band. Coś tak. Mi to mówi. Był tak. Taki zespół, ale piosenki, godasz, że on był taki niby taki wesoły, radosny, a piosenki nie zawsze były radosne. Ja, no bo to, wiesz co, to przez łzy do uśmiechu. A. No to dobrze, no to co, zaproszamy kolejnego, a zarazem pierwszego wykonawcy podczas dzisiejszego Wielkiego Święta. Państwo są gotowi, po klaskocie, po śpiewocie, przywitajcie ich. A teraz przed wami... Michał Nierowa. Proszę dobry, bardzo. Dobry wieczór. No witam cię serdecznie, Edku. Jak śpiewasz w tych wszystkich piosenkach o tych dobrych czasach, żeby te czasy takie dobre zostały, jakie między nami zawsze były i oby było i się nie skończyło. Ja ci no przypomnę, że ta piosenka miała debiut tutaj. Tak było, to było to w 2015. No, tak dawno, że już nie pamiętam. Dobrze, że ciebie ludzie pamiętają i kochają. Duże brawa jeszcze raz dla Edka, kochani. Piosenka o dwóch luzakach. Jedziemy. Takich dwóch. Hoppa! Ja nie biegnę, tylko idę gdzie chcę. Co dzień gaśnie słońce, co dzień staje dzień. Czuję luz i nigdzie się nie spieszę. To jest plus, że wszystkim tak się cieszę. Ze spokojem biorę co daje los. Gwiżdżę na to wszystko, śpiewam sobie w głos. Śmieję się i dobrą minę robię. Do tej gry jakoś radzę sobie. Takich dwóch jak my dwaj w całym kraju nie ma, w to nam graj. Takich dwóch popatrz no,
my nie damy plamy, jakby co. Taki dwóch, raz i dwa, my pijemy zawsze aż do dna. Taki dwóch warto znać, z nami można konie kraść. Szkoda gadać, żyję sobie jak chcę. Idę albo siedzę i mam zawsze czas. Czuję luz i nigdzie się nie śpieszę, chociaż mam nie zawsze pełną kieszeń. Takich dwóch jak my dwaj w całym kraju nie ma, w to nam graj. Takich dwóch popatrz no, my nie damy plamy, jakby co. Takich dwóch, raz i dwa, my pijemy zawsze aż do dna. Takich dwóch warto znać, z nami można konie kraść. Takich dwóch jak my dwaj, pijemy zawsze aż do dna. Takich dwóch warto znać, z nami można konie kraść. Ho! Niech się ludzie. Jeszcze raz brawa dla M-Band. No ale Edziu, kto teraz? Zaskocz mnie, kto teraz? A jak tam w scenariuszu jest? To ja taką podpowiedź. Tak? Będzie to mężczyzna, młody. Wysoki? Przystojny. Patrz, już zgadują po malutku. Okay. Dobra. Dobra, taka podpowiedź na pewno nie jest z Chorzowa, a nie z Zabrza. Podpowiem tylko jego inicjały. TF. Dokładnie tak. Team Fabian przed Państwem. Wielkie brawa. Bardzo serdecznie witam wszystkich tutaj w ten wyjątkowy wieczór. Wieczór Edka i bawmy się razem z Edkiem. W oczach raczej nie zobaczysz, bo uśmiecham się, czy dobrze jest, czy źle. Gdy nie idzie mi coś, życia mam trochę dość. Wtedy śpiewam tak sobie na głos. Jutro jest nowy dzień, na zapas nie martw się. Czarne chmury to są bzdury, jest okej. Jutro jest nowy dzień, troski odejdą w cień. Mam nadzieję, więc się śmieję, jest mi lżej. Będzie okej. Mieć na co dzień trochę luzu nie zaszkodzi. Tak czy owak z luzem łatwiej żyje się.
przymknij oko na świat. Nic nie zmienisz i tak. Gdy jest ciężko, zaśpiewaj jak ja. Jutro jest nowy dzień, na zapas nie martw się. Czarne chmury to są bzdury, jest okej. Jutro jest nowy dzień, troski odejdą w cień. Mam nadzieję, więc się śmieję, jest mi lżej. Znów będzie okej. Jutro jest nowy dzień, na zapas nie martw się. Czarne chmury to są bzdury, jest okej. Jutro jest nowy dzień, troski odejdą w cień. Mam nadzieję, więc się śmieję, jest mi lżej. Znów będzie okej. Bardzo, bardzo ślicznie dziękuję. Team Fabian. Uwaga, choreografia. A wy śpiewacie, ale... Teraz trudny krok. Jak Edek będzie miał 50 lat na scenie, to będzie druga noga, nie? Na razie jedna. Dobrze. Moi drodzy państwo, bardzo lubię, jak Team Fabian występuje, nie? Bo on zawsze, jak występuje, to on występuje z takimi pięknymi kobietami na tej scenie, nie? I ja zawsze, że się cisnę, i tu reżyser go to... Wyczekaj. A jo, i da go domu się poocierą trochę. Co moje, to moje, nie? Tak, moi drodzy państwo, podoba się. Fajny jest taki Geburtstag, można powiedzieć. I tak powinno też być. Patrzę na ten nasz rozkład jazdy, no bo tutaj chodzi o to, żeby nie za dużo gadać i żeby pędzić z tą muzyką, bo przyszli, żeście poklaskać, pofajerować, pośpiewać. I teraz będziecie mogli śpiewać z paniami, które ja zawsze godzę, że to są najbardziej znane brief triggerki w Polsce. Ogląduję całą Polskę i trochę świata też. I one same, i to są bardzo fajne brief triggerki, bo one nigdy nie przyniosły pisma z ZUS-u. Czy tam na przykład z Urzędu Skarbowego, nie? One zawsze przynoszą dobre wiadomości. To Kola i Jula. Witamy pięknie. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniamy się nisko. Zaśpiewacie razem z nami piosenkę Niech w końcu przyjdzie wielka miłość. Super. Rączki. Na ucho powiem ci, co mi się śni, do czego serce tęskni tyle dni. Jednego mi do szczęścia ino brak, bez tego smutno jest i ciężko tak. Już nic nie musisz godać, dobrze wiem, tyż się ledwo daje rada z tym. Już odechciewa mi się jeść i pić, może jutro będzie co. W końcu przyjdzie wielka miłość bez końca. Niech w sercu będzie taka miłość i łąk. Niech w końcu przyjdzie, niech mnie porwie aż do słońca. Kaj dla króla i królowej. Się po cichu marzy coś, każdemu jest potrzebny taki ktoś, kiedy mu można wszystko z siebie dać, nie ino chcieć od losu darmo brać. Na taką chwilę warto czekać, bo jak mi się trafi ten jedyny roz, by da od razu wiedzieć, to jest to, ze szczęścią by da wtedy śmiać się w głos.
końcu przyjdzie wielką miłość bez końca. Niech w sercu będzie taką miłość i łość. Niech w końcu przyjdzie, niech mnie porwie aż do słońca. Kaj dla króla i królowej stoi tron. Jesteście tutaj! Wszystkie rączki! Głośno zaśpiewajcie razem z nami! Uwaga! Niech w końcu przyjdzie wielką miłość bez końca. Niech w sercu będzie taką miłość i łość. Niech w końcu przyjdzie, niech mnie porwie. Dziękujemy bardzo. Jak oni mi tak będą te melodie zmieniać, to mi choreografii braknie. Mieli grać na jedna nuta, durśnie. To jest w takim rytmie wesele 4:30 nad ranem. Mniej więcej tak to było. I wszyscy go dają, jak ja cię szanuję. Moi drodzy państwo, jak ja to mam tu podkreślone wszystko, także widzę. Dbają o noc, nie? No. Dobrze, moi drodzy państwo, Kola i Jula, czyli dostarczycielki samych dobrych wiadomości. A teraz czas i pora, żeby na tej scenie pojawił się kolejny z gości, a będzie nim Hop, który współpracuje nie inno w sferze takiej muzycznej, no zawsze w sferze muzycznej trzeba powiedzieć, ale nie zawsze to jest inna taka współpraca, ja ci zrobię melodię, a ty mi napisz tekst. Czasem też pojawiali się razem na scenie i z tego wyszedł całkiem niezły duet. A jaki to będzie duet? To będzie taki duet z Andrzejem Skaźnikiem, bo będzie blues, kiedy Blues Brothers gra. Dwóch Hopów w ciemnych brelach. Proszę bardzo. Andrzej Skaźnik. Witamy was pięknie. On mi go to tak. Zakludzisz mnie na scenę. Ja go do mnie, Andrzejku, nie mam czasu, to się wziął 4 dziełchy. No wiesz, zawsze w jasnych brylach, a teraz wiesz, ciemne bryle mi oblikli, to jest roz. I na pierunie mi mój kapelusz jakieś mole zeżarły. Ja mu go to tak. Weź się laska, wziął 4. Andrzej Skaźnik! Blues Brothers gra! Edek! Odkryty wóz i czarne kapelusze. Totalny luz, do przodu z dnia na dzień. Te ciemne okulary, w kieszeni $2. A w sercu dniem i nocą pulsujący rytm blues. Ja wiem, nie każdy czuje bluesa. Ja wiem, nie każdy bluesa zna. Lecz mnie to zawsze rusza. Raduje mi się dusza, gdy słyszę, jak Blues Brothers dla nas gra. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie próbuj nawet oprzeć się, do tańca porwę cię. W kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie opiera
transie, gdy do tańca ciągnie cię Blues Brothers i szalony rytm and blues. Bo każdy ma czasami dosyć życia, nie raz, nie dwa, przydarza się to nam. Wystarczy parę nutek i znika cały smutek, gdy z płyty do mnie płynie zwariowany rytm and blues. Ja wiem, że się radość wam udziela, ja wiem, bo on tyle siły ma. Czy wtorek, czy niedziela, nie zawsze raz wesela i tańczy, gdy Blues Brothers dla mnie gra. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie próbuj nawet oprzeć się, bo tańce porwę cię, w kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie opieraj się, gdy do tańca ciągnie cię Blues Brothers i szalony rytm and blues. Się, bo tańca porwę cię, w kolanach poczuj luz, gdy słyszysz rytmem blues. Kiedy Blues Brothers gra, to taki power ma. Nie opieraj się, gdy do tańca ciągnie cię Blues Brothers i szalony rytmem blues. Ecku, idziemy. Podobało się? Sebastian, tak romantycznie. Może zatańczymy? Dobrze. Magda, szanuję cię. Wiesz co, ja myślę, że lepiej będzie, jak zapowiemy kolejnych artystów. Ale tak pomyślałam. Tak. Występują w parze, więc moglibyśmy też tak jak oni. Że co, że my razem? Tak. Ja bym mogła zaśpiewać. Ty z tobą pewnie byłoby trochę gorzej. Ja ci mogę zrobić balet. Ta grupa, która czeka na swój występ, zrobi to dużo lepiej. Choć może to tralala być. Tralala. No dobra, to my omówimy jeszcze warunki naszej współpracy, a wy przywitajcie kolejnych gości na naszym benefisie. Już teraz specjalnie do was. Grupa Harmonii. Witamy serdecznie. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. No i kochani, bawimy się, klaszczemy, hop, hop! Ci, co podpierają ściany, niech do tańca wyjdą, bo to gramy i śpiewamy, żeby fajnie było. Dzisiaj jest zabawa, niech będzie wesoło, od lewa do prawa i wszędzie w koło. Baw się z nami i nie zwlekaj, rozstań się ze smutkiem. Nie ma na co dłużej czekać, życie jest za krótkie. Popatrz dookoła, jak się inni bawią, na lewo, na prawo i śmiało śpiewaj z nami tak. Tra la la, niech życie kolor ma. Tra la la, każdemu radość da.
głośno jeszcze raz. Tra la la, już czujesz to co ja. Tra la la, i niech ta chwila trwa. Tra la la, i wszystko uda się. Bo już wiemy o tym, że by humor mieć, wystarczy chcieć. Uśmiechnąć się i sobą być. Tra la la i więcej nic. Niczym się nie przejmuj, szczęśliwi żyją dłużej. Zawsze trzeba wierzyć w to, że miną wszystkie burze. Po to jest zabawa, żeby wyluzować. To fajna jest sprawa, trzeba spróbować. To nieważne ile lat w metryce masz wpisane. Wszystko trzeba luźno brać, bo życie raz jest dane. Zerknij dookoła, w lewo i na prawo. Jak inni się bawią i głośno śpiewaj z nami. Kolor ma, tra la la, każdemu radość da, tra la la, ten refren łączy nas, powtórz głośno jeszcze raz, tra la la, już czujesz to co ja, tra la la, i niech ta chwila trwa, tra la la, dziś wszystko uda się, bo już wiemy o tym, że wystarczy chcieć. Uśmiechnąć się i sobą być. Tra la la i więcej nic. Dziękujemy serdecznie. Jakby włosy, to by było tak. Ciekawe, co by Edek zrobił, nie? Przepraszam. My mieli z Edkiem problem, bo on go do, musi się iść tam makijaż zrobić, nie? Jak go domchopie, nie ma tyle pudru. Dobrze, moi drodzy państwo. Po tej stronie zawsze, czy z tej strony, czy z tej strony, pojawia się obok mnie pięknej urody kobieta, z którą Edek też współpracował, współpracuje i współpracować będzie. Tak my przynajmniej słyszeli. Dzisiaj mogliście państwo zobaczyć i widzicie ją cały czas w nieco innej roli. Zazwyczaj śpiewa do was, a tu też podczas dzisiejszego koncertu śpiewająco go prowadzi. To kolejny gość na tym benefisie. To oczywiście Magda. Przywitajcie ją gorąco i serdecznie. Witam ponownie. Szanowni państwo, oprócz tego, że jestem dzisiaj prowadzącą wspólnie z Sebastianem, to Edziu również poprosił mnie o to, żebym coś zaśpiewała. Nasza muzyczna przygoda rozpoczęła się właśnie od piosenek, od muzyki, więc nie mogło być inaczej. Muszę dzisiaj coś zaśpiewać. W takim razie utwór Każdy Nowy Świt. Znowu się odwracasz, by w cieniu schować twarz, choć na parę chwil trochę się obawiasz, czy na ten nowy dzień ci wystarczy sił. Początków to znak, że częściej wychodzi źle. To ty tworzysz świat, więc nie daj mu tworzyć cię. Każdy nowy świt przynosi śmiech i łzy. Powiedz, który z nich wybierzesz dzisiaj ty. Każdy nowy świt
każdy nowy. Każdy nowy świt przynosi śmiech i łzy. Powiedz, który z nich wybierzesz dzisiaj ty. Każdy nowy. Serdeczne dzięki. Bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Muzyka i słowa. Benefi Zetka Sikory. Magda Agni. Na tej scenie przed chwilą. A to oczywiście S-Band. Poklaskajcie im trochę. Tak, moi drodzy Państwo, co ja wam to chciał dobrego też powiedzieć? Aha, także się przyglądam tym Magdzie i godom. Wiem, czemu nie śpiewam. Musiałby się dużo przeblikać. A ja strasznie tego nie lubię, nie? Bo mnie to dużo czasu zajmuje. Ja mam dużo powierzchnia i mnie to dużo czasu zajmuje, nie? A teraz przejdziemy do charakterystycznych rzeczy, które bardzo często występują podczas... Na każdej scenie muzycznej jest niejedna znana na całym świecie chrypka w głosie, czy to u Shakiry na przykład, jest taki głos zachrypnięty lekko, tak. To mają w Ameryce za wielką wodą. A my tutaj też mamy, może nie Shakira, nie? Ale opa z taką lekką chrypką w głosie. Wiecie, kto to taki? Tak. To Piotr Herdzina. Przywitajcie go gorąco i serdecznie. Witam serdecznie. Witam was, łyso Shakira! Proszę Państwa, utwór, który zaśpiewam, będzie właśnie Etka Sikory. I słowa, i muzyka. Napisał to już dawno, dawno temu, ja jeszcze nie śpiewałem. Widocznie przewidział, że taki utwór powstanie w moim wykonaniu. Oczywiście jest o mnie, bo nazywa się Ja Jestem Piotr. Zapraszam! Ja jestem Piotr. Niekiedy anioł, nigdy młot. Tak, Piotr, to ja. Ta muza w moim sercu gra. My name is Piotr. Czasami łobuz, nigdy młot. Chcesz wiedzieć, jaki jestem? Zwyczajny ze mnie gość. Otwartym mówię tekstem i rzadko wpadam w złość. Nie pytaj, skąd się wziąłem, po prostu jestem stąd. Poznałem życia szkoły i znam tu każdy kąt. Przekonasz się, ty na swej drodze spotkasz mnie. Ja jestem Piotr, niekiedy anioł, nigdy młot. Tak, Piotr, to ja. Ta muza w moim sercu gra. My name is Piotr. Czasami łobuz, nigdy łód.
miałem, prawdziwych jeszcze mniej. Wciąż prawdy nie poznałem i ciągle szukam jej. Wiem dobrze, co to bieda i zapach forsy znam. Za darmo nikt mi nie dał niczego, co dziś mam. Przekonasz się, gdy na swej drodze spotkasz mnie. Ja jestem Piotr, nie kiedy anioł, nigdy młot. Tak, Piotr to ja, ta muza w moim sercu gra. My name is Piotr, czasami łobuz, nigdy młot. Piotr Herdzina za nami, ale jeszcze wielu artystów przed nami. Już wiem, czemu taki łobuz tego Herdziny, jak popatrzył na te dziełchy. I ja tam dużo patrzył na te dziełchy i na Herdzinę, już się tak próbował się, bo on tam śpiewał tak My name is Piotr, nie? I ja gadam, co do Seby będzie pasował? My name is Seba. I ja już wymyślił, nie? Do tej Rudej bych zaśpiewał. Płódź uchyla ci nieba. Się tak trochę śpiewam, teksty się też piszą, muszę ino z Edkiem to jakoś skonsultować, czy coś z tego w ogóle chyci, nie? Dobrze, teraz pojawi się na tej scenie osobisto córka pana beneficjanta naszego, Edka Sikory. Tak, on ma córka, panie się tu dziwią. Ale chyba no. Najdziwniejsze jest to, że tam z tyłu jest jego żona i też się zdziwiła. Też? A? A, bo ona się zdziwiła, bo 500 plus nie dostawali, no na nią. Właśnie. Ja myślę, że nie tylko. Dobrze, to co? No to zapraszamy. Katarzyno! Przed nami Katarzyna S. Idzie Katarzyna. Proszę, Runa, czarna wdowa z Zobrzu. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest Szpila, jest Nokia. Jest Szpila, jest Kasia. Suknia. Jakbyś tych opanie miała, nie? Sebastian. To ja bym miał zawał dzisiaj z dwa razy. Widzisz? Dobra, bo wy tu idziecie w tą stronę. Kasia, a może nam coś zdradzisz? Coś może o tacie? A co byś chciała wiedzieć? Ja bym chciał wiedzieć, czy on kiedyś miał włosy. Mój drogi, jeszcze gęściejsze niż moje. I loki. Proszę. Edek Sikora i Dauerwelle. Kasiu, a podobno ten utwór, który za chwilę zaśpiewasz, wcześniej wykonywał ktoś inny. Czy to prawda? Zgadza się. Wykonywał to bardzo dobry przyjaciel taty. Milioner. Tak. Całe 16 minut. Nasz wspólny kolega Manek Potyka. Tak. Dobrze, to my już państwa zostawimy na tej scenie z osobistą córką państwa tutaj właśnie. Sikora. Tak. Spotkamy się na pewno za momencik. A teraz przed państwem Kasia S. Witamy Edwarda. Narysowałam cię palcem na piasku setny raz, samotny pusty brzeg. Nad horyzontem stoi mgła. Przychodzę tu, żeby przez chwilę znów poczuć się taka.
taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. To dzięki Tobie wiem, jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki Tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki Tobie wiem, że kiedy niebo jest tak blisko, można i stracić w jeden dzień. Fale całują brzeg, pieszczą namiętnie raz po raz. Ty całowałeś mnie, to coś do nieba niosło nas. Namalowałam cię kropelką rosy jeszcze raz. Powoli gaśnie dzień, zabrałeś tęczy cały blask. Przychodzę tu, żeby przez chwilę znów poczuć się taka jak dawniej. Pamiętać chcę, uwierzyć chcę, że wszystko działo się naprawdę. To dzięki Tobie wiem, jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki Tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki Tobie wiem, że kiedy niebo jest tak, można i stracić w jeden dzień. Dziękuję bardzo. Się ludzie pośmieją z tego. Jaka jest wasze śpiewanie? Co piosenki piszę, są piosenki. Co? To ty umiesz śpiewać, powinnaś śpiewający już. Wow, a jakby ci balecik z tyłu. Już byśmy zaś mieli tam milion lajków. Dobrze. Seba. Nie, ja się, wiesz, no słuchaj, ja już jest coraz starszy, nie? No słuchaj, młodszy nie będziesz. Jako to jest piękna reakcja. Ale ja cię pocieszę, ja ostatnio, całkiem niedawno. Też się zestarzałam. Też się zestarzałam, miałam urodziny. 19. Tak, 20. I powiem ci, zrobiło mi się tak przykro. Jezus. Dlaczego? Mówię, już jestem taka stara. Już wszyscy prowadzący są młodsi ode mnie. A tu jednak, proszę, jest Sebastian. Ja, mnie producent tego koncertu po prostu z muzeum kradnie zawsze, nie? Dobrze, normalnie dobrze. Jak mą kaszel, to kurzym kucą tak. Dobra, ale to nie o mnie dzisiaj miało być. Na tej scenie za chwilę pojawi się człowiek też taki wielu talentów, taki lekki człowiek orkiestra. My wprawdzie znamy się z tym panem bardzo, a to bardzo długo, bo nawet w Piaskownicy my się kiedyś bawili razem. Tak, było to jeszcze przed dinozaurami, Magdo. Słuchaj, ja tego artystę poznałam niekoniecznie w Piaskownicy, bo pewnie jak ja byłam w Piaskownicy, to wy kończyliście któryś tam fakultet studiów. Natomiast bardzo
twórczy człowiek, mhm. wspaniały. Poznałam go w jednej z telewizji śląskich przed państwem. Zespół bez nazwy. Mateusz. Mateusz Szymczyk. Proszę bardzo, przywitajcie. I gorąco i serdecznie. A Mateusz jak zwykle nie będzie sam. No idź, nie wstydź się. Bo ten pan się wstydzi zawsze, nie? Poklaskajcie mu trochę. Bo to się nie docenia się obsługi technicznej. To jest Mateusz. Tak. A z tym lekki to żeś przesadził. Że lekki Mateusz. A to jest piękno Sylwia. Bo zawsze musi być piękno i bestia, żeby było jasne. I zawsze w tej kolejności. Dobry wieczór. Z których sam śmieje się. Czasu brak i wiary brak, żeby spełnić marzenia. Dzień za dniem nic się nie dzieje, boli mnie stracony czas. Lecz mimo wszystko mam nadzieję i zacznę kolejny raz. Życie to sknera, co daje i zabiera, zamyka do szczęścia drzwi. Życie to sknera, tak często nam doskwiera, czasem rani do krwi. Z naiwności szydzi drwi, lecz ja wierzę uparcie, że sprzyja mi. Czarny kot przebiega mi drogę, ale ma pecha dziś. Będę miał, co będę chciał, czuję, że wszystko mogę. Nie chcę na drobne rozmieniać tego, co los chce mi dać. Wiele mam jeszcze do zrobienia, w miejscu już nie będę stać. Życie to sknera, co daje i zabiera, zamyka do szczęścia drzwi. Życie to sknera, tak często nam doskwiera, czasem rani do krwi. Z naiwności szydzi drwi, lecz ja wierzę uparcie, że sprzyja mi. Zabiera, zamyka do szczęścia drzwi. Życie to sknera, tak często nam doskwiera, czasem rani do krwi. Życie to sknera, co daje i zabiera, zamyka do szczęścia drzwi. Życie to sknera, tak często nam doskwiera, czasem rani do krwi. Z naiwności szydzi, lecz ja wierzę uparcie, że sprzyja mi. Muzyka.
Ja tu nic nie słyszę. Napisz coś. Szanowni Państwo, śpiewamy, a zespół? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i... A ja balecik, uwaga. Śpiewamy. Coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Come on. A. No proszę, pięknie, no pięknie. Pięknie wam to idzie. 16 benefisów później już pięknie będziecie śpiewać, nie? Dobrze, słuchajcie, Mateusz Szymczyk przed chwilą tutaj na tej scenie, zespół bez nazwy. To jest bardzo fajne, jak ktoś nie zna zespołu i nieraz my się spotykali z tą sytuacją, jakaś w Polsce grali i Mateusz wychodzi i ktoś mu zapowiadać, ale jak wy się nazywacie? Bez nazwy. No dobra, dobra, ale jak się nazywacie? No bez nazwy. Ale jak? No bez nazwy. Aha, ale no, poważnie? No i potem takie sytuacje wychodzą. Różne. Ale to wiesz, bardzo podobna sytuacja do mnie. Jak się nazywasz, Magda? Tak, Magda. Ale jaka? Magda. Ale tak tylko Magda? Tak, tylko Magda. Magda i już. Magda i już, a teraz? 5 liter, a jak wiele znaczy. Nie była musisz... już rodzina. Znaczy się wyjdzie? Zejdźmy z nas. Była już rodzina. Będzie dopiero teraz. Teraz będzie tak rodzina. Ale jaka rodzina? To jest familia, która jest kolorowo... Można powiedzieć, że normalnie poruszą się taborem, bo mają swój samochód jeden i się wszyscy tam mieszczą do tego samochodu. W całej Polsce ich znają. Są fankluby założone tego zespołu, posiadają szaliki. Ponoć nawet jest grupa psychofanów. Tak, 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 ja o niej słyszałam. Tak, i na ustawki się umawiają z innymi kibicami, nie? Nie wiem, jak wychodzi, jaki jest rezultat z tych bitew wychodzi, ale generalnie wszyscy chyba już wiecie, że tu pojawi się na tej scenie kto? Karpowicz Family! Dobry wieczór, piękne panie. Dobry wieczór, zacni panowie. Witam młodzież. Kochani, bardzo wielka to dla nas frajda i wyróżnienie, że możemy was przywitać jako zespół Karpowicz Family i podziękować wszystkim, którzy przybyli dzisiaj na benefis Edka Sikory. Moi kochani, mogę powiedzieć, zobacz jak pięknie, bo jest naprawdę pięknie. Zostaną po nas wspomnienia, marzenia, a wy będziecie tego świadkami, dlatego wam dedykujemy nasz piękny utwór. Słowa oczywiście Edward Sikora. Zobacz jak pięknie, bo naprawdę pięknie. Ua. Słońca zaczął się. Popatrz, jak ciśnie. Tak fantastycznie. Tak romantycznie. Słońce zachodzi i znów cudownie jest. Najbardziej kocham wieczór. To moja pora dnia. Nie mogę się doczekać, aż przyjdzie chwila ta, gdy słońce za horyzont powoli chowa się. Kolorami świat zalewa, aż zapiera dech. Gaśnie hałas, cichną drzewa, milknie ptaków śpiew. Zobacz, jak pięknie. Zachód słońca zaczął się. Popatrz, jak ciśnie. Tak fantastycznie. Tak romantycznie. Słońce zachodzi i znów cudownie jest. O każdej porze roku, gdy słońce kaprys ma, nim schowa się od zmroku,
swe przedstawienie da. Przyniesie błogi spokój, odsłodzi koniec dnia. Obraz wielki naszkicuje niedościgły wzór. Po mistrzowsku namaluje wprost na bieli chmur. Zobacz, jak pięknie. Podaj mi rękę. Nic nie chcę więcej, bo właśnie zachód słońca zaczął się. Popatrz, jak ślicznie. Tak fantastycznie. Zachodzi i znów cudownie jest. Słońce zachodzi i znów cudownie jest. Wow. Zabrawa, kochani. Bardzo dziękujemy. Siema, do zobaczenia. To wysoś, piwo i gro, temu klaskają i lubią go na koncie jakoś for samo. Oj, Edziu, a może dla mnie taki utwór napiszesz? Właśnie, to jest taki przed wami ewenement, Magda. Powiem tak, jest kilka utworów już, które tam wchodzą na rynek, są wyżej, niżej i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nie napisałem żadnego tekstu dla Magdy. Ale pracujemy nad tym. Tak, tak jest. Tak, tak, zlecenie to... na mnie jest wystawione. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale wiesz co, Edziu, bo teraz wystąpi taki mężczyzna, któremu na pewno nieraz pomogłeś. On mi też artysta, pomagał. Artysta, artysta tak, prawdziwy, tak. Przystojniak. Ty patrzysz z kobiecego punktu widzenia. Ja go postrzegam jakiego takiego, to jest taki typ niepokorny. Poważnie. Jak wszyscy coś chwalą, on tak stanie z boku i powie, dobra, no jest fajnie, tylko kurczę, te złoto tak mało błyszczy jeszcze, nie? Tak, jest wymagający. Wymagający. Jest... taki facet, taki naprawdę to w nim lubię. On zawsze ma jakiś taki dystans. I może za to go wszystkie kobiety kochają. Ja muszę trochę dystansu nabrać. Ale powiem ci, że masz rację. Ja poznałam tego artystę na jednym z koncertów. Wracając z tego koncertu, dzwonię do Edka i mówię, on coś w sobie ma. Przed państwem Damian Cholecki. Witam, witam państwa serdecznie, witam serdecznie. Dobry wieczór, Chorzów. Edziu, czy ja mógłbym coś powiedzieć jeszcze szybko? Tak. Chciałbym cię ucałować, słuchaj, w dniu twojego pięknego święta. A państwa zapraszam na muzykę. Drogę mi właśnie przebiegł śnieżno-biały kot i prawą nogą stałem dziś. A pech, co miał mnie spotkać, trafił kulą w płot. Wiem, co mam robić i wiem, gdzie mam iść. Poradzę sobie, bo chcę sobą być. Dość mam pozorów, ja z prawdą chcę być na ty. To dobry dzień, cudowny dzień. Od dzisiaj wszystko się zmieniło, szczęście mam. To dobry dzień, cudowny dzień.
spotkał czarnych kotów sto i lewą nogą rano wstał, a wkoło się waliło wszystko, no to co? Ja będę robił to, co będę chciał, choćby na drodze sam diabeł mi stał. Ja wchowanego sam sobą nie będę grał. To dobry dzień, cudowny dzień. Od dzisiaj wszystko się zmieniło, szczęście mam. To dobry dzień. To wesoło śpiewa i gro, temu klaskają i lubią go. No kończy jakoś kasamo. Da, 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 da. Słyszę. Koncert ten zaczął taki bardzo, bardzo sympatyczny mężczyzna, wirtuoz akordeonu. Naprawdę, moi kochani, kiedy go pierwszy raz usłyszałem, to sobie pomyślałem, że to jest niemożliwe. Ale jest możliwe i on właśnie zaszczycił ten mój benefis i no, brakuje mi słów, żeby go opisywać, bo za niego niech mówi muzyka. I ten wspaniały człowiek zdecydował się zrobić taką wiązankę, zagrać instrumentalnie na akordeonie takich jednych z najfajniejszych moich kawałków. I powiem wam, że dzisiaj to pierwszy raz usłyszę, dla mnie to też będzie premiera. Wielkie brawa! Janusz Korczyk. A my tu jeszcze, moi drodzy, mamy dla naszego artysty taką malutką niespodziankę. Jeżeli nasz Edek jest tak wspaniałym pisarzem, złotą rączką, pisze tak wspaniałe teksty dla naszych wszystkich cudownych artystów śląskich i nie tylko zresztą, to od nas taka malutka niespodzianka. Nie podglądaj. Taka malutka niespodzianka, słuchajcie, na półeczkę. Myślę, że już do końca życia to zostanie i będzie wspominać i państwa, i naszych wspaniałych tutaj wszystkich gości. Także wielkie oklaski dla naszego Edka. A ja wręczę ci, drogi tatusiu, uwaga, naszego takiego polskiego Oscara
od tekstów. Bardzo proszę dla ciebie takie piękne złote pióro, żeby pisał nam tych tekstów jeszcze, jeszcze więcej. Zostawię ci złotego całusa. Czerwonego, przepraszam. Widzicie, już mi się z tych nerwów kolory mylą. Także zapraszam jeszcze raz na dalszą wspaniałą zabawę i razem z tatą zapraszamy naszego wspaniałego akordeonistę. Januszek, patrz, własna córka. Nic nie wiedziałem naprawdę, tylko ciężko się będzie o tym pisać, bo ta obsadka tak szeroko jakoś to jest. Ale damy radę, wydasz tymplować te utwory, będzie ich szybciej więcej. Proszę państwa, Janusz Korczyk, wielkie brawa. Thank you.
Naprawdę, Seba, świetne ruchy. Żywo reklama maści na kolana. I nic nie zgrzypi. Tak. Moi drodzy Państwo, podobało się? Zadowoleni? A jeszcze pora niespodzianek narychtowanych. Mamy dowóz. Na przykład będzie takie czary mary i z Mierzwy pojawi się Janota. To i no my umiemy tak zrobić. Aha, na tej scenie. Tak, Magda zna takie czary mary, ona go do... Wiesz, jak już będę prowadziła ten pierwszy koncert, to chciała zaliczyć wszystkich prowadzących na Śląsku. No dobra, dobra, może mieć, nie? Także ja się z Państwem będę po leku żegnął. Dziękuję, było mi niezmiernie miło móc ta sobota spędzić z Wami. A ja Wam godą dostać wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Może baba na mnie ryczeć, co uważy, wszystko zjem. Cały tydzień nic nie godam, siedza cicho swoje wiem. Wytrzymuję poniedziałek, wtorek, środa, trzymia pysk. Przyjdzie czwartek, potem piątek, a w sobota powiem pyrc. Jada na ryby, jada na ryby. Biera wędki, glizdy i zak. Choćby nie wiem, co się działo, choćby się zawalał świat, to w sobota pojadę i tak. Jada na ryby, jada na ryby, biera wędki, glizdy i zak. No i małe pół literka, jakby czasem ciszą smak, bo w sobota pojadę i tak. Trunko pruchy jak to diobów, ryba bierę albo nie. A jo siedza jest, że happy całą noc i całki dzień. Czasem trzyma się i wtedy złoto rybka mi się śni. Tako wielko, tako tłusto, jak od mojej baby żyć. Jada na ryby, biera wędki, glizdy i zak. Choćby nie wiem, co się działo, choćby się zawalał świat, to w sobota pojadę i tak. Jada na ryby, biera wędki, glizdy i zak. No i małe pół literka, jakby czasem przyszło smak, bo w sobota pojadę i tak. Ryby znają mnie i lubią mnie, rozdają chycić się. Patrza w szlipia im głęboko, pod tym wolno puszczą je. Przeca wyda zaś za tydzień, przeca zaś spotkamy się. Jo i ryby i kopruchy, co tak bardzo lubią mnie. Jada na ryby, biera wędki, glizdy i zak. Choćby nie wiem, co się działo, choćby się zawalał świat, to w sobota pojada i tak. Jada na ryby, biera wędki, glizdy i zak. No i małe pół literka, jakby czasem przyszło smak, bo w sobota pojada i tak. Jada na ryby, biera wędki, glizdy i zak. Choćby nie wiem, co się działo, choćby się zawalał świat, to w sobota pojada i tak. Jada na ryby, biera wędki, glizdy i zak. No i małe pół literka, jakby czasem ciszą smak, bo w sobota pojada i tak. Bo w sobota pojada i tak. Bo w sobota pojada i tak.
razem z nami, jak zapowiadał Sebastian, Marcin Janota! Wielkie brawa! I oczywiście Magda! Drodzy Państwo, no bawimy się niesamowicie. Edek Sikora, zasłużony tekściarz, ale także znakomity artysta i pozwoliłem sobie przygotować dzisiaj dla Edka dwie niespodzianki. Pierwsza z nich już teraz napisałem, drodzy Państwo, wierszyk. Tak, byłem trzeźwy, jak go pisałem. Od razu zaznaczam. A byłeś na rybach wtedy? Byłem na rybach, no to nie, wtedy nie byłbym trzeźwy, to nie to. Ale tak na poważnie, uwaga, Madziu i drodzy Państwo. Gdy słuchamy piosenek Edka, nóżka robi się giętka. Ręce w górę podnosimy i fantastycznie się bawimy. Fantastycznie. Proszę. Popatrz, widzisz? Podobało się, to znaczy, że coś w tym jest. To mówiłem ja, Marcin Janota, drodzy Państwo. Wydam swój tomik niebawem, ale proszę jeszcze poczekać, muszę jeszcze troszeczkę nad tym popracować. A my już teraz zapraszamy kolejną artystkę, chociaż już miała okazję wystąpić przed Państwem. Mam na myśli córkę od Edka. No nie będziemy tego ukrywać absolutnie. No nie, nie, nie. Już ustaliliśmy z Sebastianem, że na pewno córka Edka to jest. Tak. Podobno nawet sprawdzono to przez DNA, także nie ma żadnego problemu. Nie no, żartowałem oczywiście, no żartujemy sobie. Drodzy Państwo, no więc już teraz przed Wami... Katarzyna S. Wielkie brawa. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. I oczywiście, jak już przywitał Was bardzo artystycznie Edziu, jadąc na ryby, to teraz ja im może wspomnę ich beztroskie lata, jak to napisał tata, i wszystkie te miłości dawne, kobiece. Mama nie słucha. Także zapraszam do piosenki Beztroskie lata. Gdyby tak jakimś cudem cofnąć czas, nie o rok ani dwa, lecz ile się da, by miało do końca.
Dziękuję. Proszę, Edward Sikora. Po prostu Edek. Słuchaj, ja będę Supermanem, się muszę jeszcze nauczyć jajecznica robić, będę Supermanem. Mhm. Ja cię za chwilę zaskoczę i zobaczymy, co wtedy powiesz, ale zanim to zrobię, to mam do ciebie takie pytanie, bo w końcu jestem dziennikarzem radiowym, a dziennikarze lubią pytać i lubią dostawać odpowiedzi, więc pytanie do ciebie jest takie, jak dzisiaj się czujesz w tym wyjątkowym dniu takiego fantastycznego benefisu z taką dużą ilością artystów i z tak wspaniałą publicznością? Tak od serca, prawda? Od serca. Powiem ci tak, ale nie słuchajcie, nie? Fajnie się czuję, bo Iwona mi kupiła nowe buty. Aha. I mnie nie cisną. O! A tak oficjalnie, proszę państwa, tak. Jest pięknie, jest super. Każdemu z was życzę takiego benefisu. Może nie na ta skala, chociaż, wiecie, nie wiadomo, kto tam siedzi na widowni. No tego nie wiesz. No do mnie przez wczoraj dzwonił niejaki, taki mysza mi go da, dzwonił jeden, ale jego powiedziała, że nie masz czasu, ja mu się nazywał Ryman Polański z Hollywood. O, to mogłeś odebrać w sumie. Znasz go? Tak, gdzieś tam słyszałem, tak. Aha. A powiedz mi, kto to jest mysza? Mysza? Tak. To jest, mało kto wie, jak ona ma na imię, to jest moja żona. Aha. Iwona. Iwona, a, czyli Iwona Myszka, dobrze. Tak, Myszka. Dobrze, drodzy państwo. A teraz uwaga, brawa to jak dla żony, tak. Żona jest na sali? Jest. Ale... Iwonko, gdzie jesteś? A, jest Iwonka, no pięknie, pomachała do nas, fantastycznie. Edziu, słuchaj, ja postanowiłem zrobić taką niespodziankę dla ciebie i z tekstów, a dokładnie z tytułu twoich piosenek ułożyłem wiersz. A, konkurencja. Nie konkurencja. Tylko powiem ci szczerze, że nie wiem dlaczego układając ten wiersz wyszedł z tego erotyk. To chyba zrozumiałe. Uwaga, drodzy państwo. Zaczynamy. Gotowy? Tak. Gdy Edek zaśpiewa coś wesołego, po lekku się zbierą i jada na ryby. Słodko Lolita, prawdziwo baba, Oregina, jedzie tam ze mną. I ową godą to jest klachula. Dotarlimy na miejsce. Mamy lepsze i gorsze dni. Godom jej, kochaj mnie. Ona poklepała mnie po plecach i zaczynamy gry granie. I teraz uwaga. To się musi dać wyciągnąć. Mom kaca, moja bieda, pozdrowienia. Edward Sikora. Wiesz co? Musimy coś napisać na spół, wiesz? Naprawdę. Nie ma sprawy. Coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Napisz o mnie coś wesołego. A co? Na scenie pojawi się nikt inny jak prawdziwa królowa, prawda? Znaczy jest to jedna z kobiet mojego życia, że tak powiem. Bo to jest jedyna kobieta, która twierdzi, nie wiem czy podstawnie, czy bezpodstawnie, że ja w poprzednim życiu byłem kobietą. Nic mi nie wiadomo na ten temat. Ja to słyszałam, potwierdzam. Tak, słyszałam. Czyli prawdziwa kobieta, czyli Bernadetta zespołem. Kowalska. I utwór Śpiewaj z nami. Zaśpiewacie? No, Deta, masz załatwione. Prosimy bardzo. Ojejku, dziękuję bardzo. Tak, słuchajcie. A teraz już zaśpiewajcie razem z nami. Thank you.
jesteśmy razem tu. Zabawimy się na całego i znów piękny będzie świat. Jest muzyka, taniec, śpiew, coraz szybciej krąży krew. Raduj się z nami, wołaj hej papa. Razem hej papa. Kochani, niech ten świat będzie weselszy. Jak jesteśmy razem, to wszystko może być piękne i cudowne i możemy się do siebie uśmiechać, bo kiedy się odwrócimy w lewo i w prawo, to jesteście. A teraz już na scenę zapraszam naszego wspaniałego przyjaciela, Edka Sikorę. A co byś to chciała, Bernadetko? Powiedz mi. Tak, tak co ja bym chciała? Popatrz, bo... Bo wiesz co? Bo my dostaliśmy tutaj takie karteczki. No. Słuchaj, ty, powiem ci, że ty ciągle coś piszesz. Ja tam na szkielet trochę wyjdzie. Dokładnie. Ta piosenka już wybrzmiała i ciągle brzmi. I myślę, że jest taka najpiękniejsza. Dlatego pozwól, że teraz cię poproszę, żebyśmy ją wspólnie zaśpiewali. Dobrze. To się zgadza, no. Tak. No. To co? Jesteśmy gotowi? Ktoś się ze mną podzieli? To startujemy, nie? To co? No. Każda impreza kiedyś się kończy. Zaraz nam portier światło wyłączy. Zaraz pójdziemy się na jedynego wypić za zdrowie Edka Łysego. Beneficjenta naszego. Ile napisał, co mnie pamiętam. Ale się starą bez tomo święto. Jakieś piosenki moje jeszcze w planie i każdy czeka na to pisanie. Takie mo Edek zadanie i napisz obie coś wesołego. Niech się ludzie
śpiewo i gro. Temu klaskają i lubią go na koncie, jakoś forsa mo. Śpiewajcie! Napisz proszę coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, temu klaskają i lubią go na koncie, jakoś forsa mo. Napisz proszę coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, temu klaskają i lubią go na koncie, jakoś forsa mo. Napisz proszę coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, temu klaskają i lubią go na koncie, jakoś forsa mo. I na koncie, jakoś forsa mo. I na koncie, jakoś forsa mo. Ba, 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 ba. A teraz wy śpiewacie, uwaga! Napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gra, temu klaskają i lubią go na koncie, jakoś pod samą. Teraz cały kłód. Napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gra, klaskają i lubią go na koncie, jakoś forsa mo. I jeszcze raz. I na koncie, jakoś forsa mo. I na koncie, jakoś forsa mo. Tak jest, moi kochani. Poproszę teraz wspaniałych prowadzących Magda Nagli, Marcin Janota. I pomożecie mi teraz w sprawnym przeprowadzeniu finału. Jesteście fachowcami. Ja też podobno. Także zrobimy to tak, nie? To znaczy jak? Tak. Odkaszniemy. Dobrze. I uwaga. Panowie do brzegu. No. To ja myślę, że dobrze by było, abyśmy zaprosili już teraz tutaj na scenę artystów, ale też producenta tego koncertu, Jana Musialika. Zapraszamy serdecznie do nas i proszę wszystkich bardzo. Artystów zapraszamy również, którzy są za kulisami, aby pojawili się już teraz na scenie i producenty Jan Musialik. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Zapraszamy serdecznie i drodzy Państwo, brawa, tak, brawa, gromki, brawa, gromki, tak brawa. Nakręcamy brawa. Czekamy bravissimo. Tu na wszystkich oraz na no te. No tuż, tuż, brawa. Napisz hopie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tylu klaskają i lubią go na koncie, jakoś forsa mo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję, że mogłem z Edkiem dzisiaj pracować. Za długo nie będę tutaj gadał, bo już w tych tekstach, co Edek napisał, już zawarte jest tyle życia, tyle generalnie życia. Chciałem wręczyć dyplom, który wręczam, to jest mój osobisty dyplom muzyczny Hannes. Poczekać. 4 osoby go tylko mają. Edek jest 5. Edku, serdecznie dziękuję, że pozwoliłeś mi produkować ten koncert. No ja tyle koncertów nie wyprodukowałem, co ty tekstów, ale ukłony niskie. Bardzo dziękuję, życzę dużo zdrowia. A Państwu dziękuję i słuchajcie szlagierów. Dziękuję, Jasiu, serdecznie. Tym, którzy nie wiedzą, ja tylko powiem krótko, jak to się stało, że doszło do tego benefisu. Ostatnio była tutaj taka impreza też w Chorzowskim Centrum Kultury i tak mi się głośno powiedziało, akurat Jasiu przechodzi, a tak mówię, kurczę, a mi to benefisu nikt nie zrobi. I za 2 dni do mnie dzwoni Jasiu, mówi, ty, a teście poważnie takie hasło rzucił? Ja mówię, no, to robimy. Wielkie brawa dla ciebie, Jasiu.
Życzę ci tyle koncertów, ile jeszcze napisze tekstów. Ja poproszę tutaj panią, jakby odwróciła troszkę ten dyplom. Można odwrócić plecami do publiczności. To jest moja prywatna dedykacja. Pisz hopie i nowe wesołe szlagiery. Dużo zdrowia. Całe Jasiu. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. A my również, moi drodzy, tutaj dla naszego wspaniałego Jasia. Zapraszam cię, chodź. Tu dla ciebie jeszcze taka niespodzianka, no. Tak na czerwono. Tak? I kwiatowa. Jasiu, nie bój się. I taka, wiesz, z dodatkiem. I jeszcze będzie całusek, także mój drogi. To tylko dla naszego wspaniałego organizatora, moi drodzy. Złoty. I producenta dzisiejszego koncertu. Wielkie brawa jeszcze raz. Jan Musialnik, drodzy państwo. Tak. No i ten całus oczywiście, zapraszam. Że mu się chciało, nie? Tak. Ten prezent wskazuje, że nie wiemy, co to jest, ale wiemy, że jest tego 0,7 co najmniej, także. A ja bym jeszcze, moi drodzy, dołączyła, żeby ten Jasiu nie był taki samotny, naszą wspaniałą koleżankę Agnieszkę zapraszamy, tak jest, na scenę. Kochani, zapraszamy. Wielkie Agnieszkę. Oklaski. Ciężka praca. Chodź, nie ciężka wstydź praca się. Od początku do końca. Wielkie brawa, moi drodzy. Ona zaskoczona, się rzadko pokazuje. Ale słuchajcie, takie niespodzianki są najlepsze. Zapraszam serdecznie. Wspaniała dziewczyna, znamy się troszeczkę. Dla ciebie te wspaniałe róże, bardzo proszę. Wspaniały opiekun wszystkich artystów, państwo tego nie widzą, ale Agnieszka pilnuje tak, żeby każdy w odpowiednim momencie tutaj był, żeby się nie spóźnił. Także gromkie brawa, bo to jest naprawdę ciężka praca pilnować tego harmonogramu. I moi kochani, teraz czas na upominki ode mnie dla wszystkich wykonawców. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje. Sikora! Brawo! Wielkie brawa, Edward Sikora! Napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie uśmieją z tego, bo kto wesoło śpiewa i gra, tym oklaskają i lubią go na końcu, jakoś pod samą. Napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gra, niech oklaskają i lubią to na koncie, jakoś pod samą. Napisz sobie coś wesołego, niech się ludzie. Nie mam roboty, nie mam pieniędzy. Partnerem koncertu są Molo Resort oraz Beskidzkie. Przekąski Beskidzkie. Radość z chrupania.